Miłośników literatury zapraszamy teraz do wysłuchania gawędy Zygmunta Nowakowskiego. Tytuł dzisiejszego odcinka: Człowiek i posąg. Zwykle patrzymy na Mickiewicza tak, jak się patrzy na gwiazdy rozsiane po niebie. Patrzymy więc nań przez teleskop. Moja zaś gawęda, przynajmniej w mym założeniu, w mej najczystszej intencji, miała przybliżyć nas do poety i pozwolić go oglądać niemal przez mikroskop. Zazwyczaj widzimy go na pomniku, wysoko, bardzo wysoko. Jest ze śpiżu czy z marmuru. Ja zapragnąłem sprowadzić go z piedestału na ziemię i puścić poetę w ruch. Pokazać, że jest człowiekiem z krwi i kości, nie ze śpiżu czy z marmuru. Podjąłem się niezmiernie trudnego zadania, które z pewnością przechodzi moje siły. Patrzmy nań jednak. Ubrany jest niedbale, nawet bardzo niedbale, albo wręcz ubogo. Raz podobno wzięto go za lokaja i nie wpuszczono do jakiegoś domu gry, który był otwarty jedynie dla tak zwanych panów, nie dla służby. Pomyślmy, bywalec i nawet bóstwo salonów odeskich, petersburskich, moskiewskich, potem rzymskich, paryskich i jakichś tam jeszcze został odprawiony od progu pałacu gry przez wygalonowanego portiera, który w poecie widział lokaja albo włóczęgę. A przecież dla Mickiewicza Pałac Królewski, rozmowa z wielkimi, z największymi tego świata, nie była czymś niezwykłym. Nie wprowadzała go w zakłopotanie i nie budziła w nim nigdy kompleksu niższości, choć od tła salonów odbijał prowincjonalnością swych manier. Zaciągał po litewsku, mówiąc pewnie 500 i 600. Palił namiętnie fajkę i w jego mieszkaniu, na stolach, na biurku pełno zawsze było zapalek, siarniczek i popiołu. Odznaczał się przeważnie doskonałym apetytem, zwłaszcza gdy w grę wchodziły polskie albo litewskie potrawy. Lubił wypić, znał się na winie i na kuchni. Bywa miły w stosunku do bliźnich, bywa uroczy, porywający, bywa także nieznośny, trudny, despotyczny. Bywa skromny i zawstydzony swą wielkością. Bywa pyszny, porywczy. Potrafi zwymyślać, skląć, wyrzucić za drzwi. Potrafi nawet dać komuś w gębę albo zdzielić przeciwnika lichtarzem w łeb. Na hrabiego Platera zamierzył się kijem i krzyknął: z drogi, błaźnie! No, tego hrabiego mu wybaczę. Trudniejsza sprawa ze Słowackim. Nie dostrzegał poezji Słowackiego, przeszedł obok niej obojętnie, a nawet z pogardą. W wykładach zaś paryskich nie wymienił ani jednego z dzieł rywala tak, jakby nie istniały w ogóle. Co gorsza, uniósł się pewnego dnia tak, że odezwał się do Słowackiego: paszowon, durak! I za drzwi go wyrzucił. Głęboki, niedościgły znawca piśmiennictwa całego świata mylił się czasem w swych sądach i chwalił gorąco takie miernoty, jak na przykład Stefan Garczyński, o którym dzisiaj, prócz historyków literatury, pies z kulawą nogą nie pamięta. Nie zauważył zaś na niebie naszej poezji gwiazdy tej wielkości, co Słowacki. Umie być wrogiem, lecz umie także być przyjacielem. Gdy wspomniany Garczyński zachorował, poeta cisnął wszystko w kąt, przerwał pracę nad panem Tadeuszem i wyjechał z biednym Guzikiem na południe, by go pielęgnować do samego końca, do ostatniego tchnienia. Lecz Garczyński był przyjacielem, niejaki Szotarski, również suchotnik. Był człowiekiem zupełnie obcym, a tak pisze: trzeba ci wiedzieć, co to jest ten Mickiewicz. Chodzi do mnie prawie co dzień z początku, a potem codziennie. Siedzi po 3-4 godziny, znosi różne przysmaki i czasem przyniesie w serwecie całe kurcze po polsku narożnie upieczone. To trudno powiedzieć, co ten człowiek dla mnie robi. To ci powiadam, że mnie pielęgnuje jak ojciec, że często bardzo myśli moje uprzedza. Takim to sanitariuszem czy zgoła samarytaninem potrafił być poeta. Mąż niewzorowy i niewzorowy ojciec. Kochanek,
wzorowy w najpełniejszym słowa znaczeniu. Nie przebierał, wyznając zasadę, że co na placu, to nieprzyjaciel. O, nie żaden erotoman, ale użyjmy żywota, wszak żyję tylko raz. Damy wielkiego świata, hrabiny, księżne, lecz trafi się i pokojówka, o której pisze: czy kochać mogę? Dowiodę. Porzuć lokaja, kotko pokojowa, przyjdź w wieczór na mą gospodę. Musiał mieć sobie jakiś niezwykły fluid, skoro młoda Amerykanka Małgorzata Fuller, ujrzawszy go, natychmiast zemdlała. Po prostu buch na kanapę i trzeba ją było solami jakimiś czy wodą trzeźwić. Ale ten z pozoru wiecznik, jak mi się zdaje, kochał tylko raz naprawdę i został wierny tej swojej miłości, której na imię Maryla. Daleko od niej będąc i nigdy już nie mając się z nią widzieć, pisał: nigdy, więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę. Morzem płyniesz i lądem idziesz za mną w drogę. Na lodowiskach widzę błyszczące twe ślady i głos twój słyszę w szumie alpejskiej kaskady. Mówimy o tym, że zszedł z pomnika i stąpa po ziemi, albo nawet, że jako bibliotekarz paryskiego arsenału, szlak już niemłody, biega po drabinkach i może osobiście podaje książki czytelnikom. Klepie przeważnie bidę, jakoś nic sobie z tego nie robiąc. W jego domu jest chleb dzisiaj, ale wedle wyrażenia żony nie ma się pewności co do jutrzejszego. Mickiewicz w dniach ubóstwa wyznaje zasadę, że jakoś to będzie. Słowem, człowiek, zwyczajny człowiek o wzroście zaledwie średnim, po nim mniej ni więcej tylko 1,64 m. Gdyby w paszportach z owego czasu podawano rysopis, dowiedzielibyśmy się, że jak mówią współcześni, czoło miał piękne, ale niewysokie, włosy nadzwyczaj gęste, grube, które miał zwyczaj ręką jako grzebieniem odrzucać na prawą stronę. Włosy czarne, rychło posiwiały. Mimo woli przy tym rysopisie pytamy: a znaki szczególne? Otóż jest jeden znak szczególny. Mały palec u lewej ręki miał skurczony, nie od urodzenia, ale stało się to w Paryżu, bez bólu i nagłym sposobem, jak pisze ktoś, kto go dokładnie obserwował. Lecz Mickiewicz, będąc wzrostu co najwyżej średniego, oglądany z bliska, jest w istocie wyższy i większy niż na śpiżowym pomniku. Jest jeszcze bardziej urzekający, jeszcze bardziej kochany i serdeczny. To na przekór zbliżeniu gwiazda. Gwiazda świecąca tak ostro, że musimy zmrużyć oczy, które raz po raz zachodzą łzami najgłębszego wzruszenia. W chwilach przeróżnych, w rozmowach z wielkimi tego świata i z malutkimi, na co dzień i w porywie natchnienia, zawsze i wszędzie, jest w Mickiewiczu coś, co Teofil Lenartowicz, poeta wcale nie muszczej czy piórkowej wagi, określił mianem burzy wewnętrznej. Posłuchajmy. Kiedym się znalazł wobec Adama, zapomniałem w gębie języka najkompletniej. Uczułem u nóg po 100 funtów oloju. Nie mam wyrazu na opisanie wrażenia, jakie mi sprawił. Rysy jego wyrażały nieustającą burzę wewnętrzną. W milczeniu jego było coś jak w ciszy wielkiej chmury przed gromem. Oczy małe, szare, zdawały się nie rzucać spojrzeń, ale promienie przeszywające, ostre jak światło szlifowanych kamieni. Czytamy i porywa nas ta burza wewnętrzna, o której pisze Lenartowicz. Pełni głębokiego wstrząsu cofamy się o krok, o 10 kroków, o 100, o 1000, gdyż widzimy przed sobą zjawisko wspaniale. Żywioł, orkan, krzak gorejący. Mówiliśmy o posągu. Jakoś w grudniu 1940 roku drogą bardzo, bardzo okrężną przyszły do Londynu fotografie przedstawiające rozbiórkę pomnika Mickiewicza na rynku krakowskim. Na jednej z nich
widać było postać poety już w pozycji pochylej, już spadającą na bruk. Milczeliśmy, patrząc na te zdjęcia, ale ktoś nie wytrzymał, nie zdzierżył i rozpłakał się. Musiał być huk ogromny, gdy taka bryla śpiżu runęła na ziemię. Ideał sięgnął bruku, jakby powiedział Norwid. Fotografie przyszły do Londynu w okresie tak zwanego blicu, gdy waliło się olbrzymie miasto od bomb niemieckich. Co chwila odzywał się huk, ale nam wydawał się niczym w porównaniu do tego huku, którym zadudnił rynek krakowski. Pisałem wtedy w Wiadomościach Polskich. Jesteśmy Polakami, czyli nie jesteśmy barbarzyńcami. Sprawiedliwość nasza musi być twarda i nieubłagana, taka, na jaką Niemcy zasłużyli sobie. Mimo to nie mówimy bynajmniej, że nowy pomnik Mickiewicza będzie odlany z weimarskich pomników Goethego i Schillera. Nie, nowy pomnik odlejemy nie z pomników, ale z dział zdobycznych. Tak będzie najlepiej, tak przystało. Mickiewicz zasłużył sobie na to. On jest sam w sobie armią. Armią lądową, bo objął całość Polski i bronił jej granic swym słowem. A każde jego słowo jest słowem wojującym. Mickiewicz jest armią powietrzną, bo unosi się nad całą Polską. I słyszymy wyraźnie, jak szumią pióra jego skrzydeł potężnych. On wreszcie jest i flotą wojenną. Bo Polskę, zaklętą w słowach własnych, wywiózł daleko, na morza, na oceany, do wszystkich krajów i do wszystkich części świata i kazał nam ją kochać, gdziekolwiek jesteśmy. Przeto pomnik jego będzie odlany z niemieckich dział zdobycznych. Armia odda salwę honorową w chwili odsłonięcia. Marynarze stać będą jako warta, a nad pomnikiem wysoko, wysoko, pospołu z gołębiami krążyć będą lotnicy. Tak pisałem w czasach określanych mianem lat nadziei. Tej nadziei, tej wiary, która nigdy nie opuszcza mnie ani na chwilę najkrótszą. Cofnę się jeszcze o jakiś rok wstecz. Późną jesienią pierwszego roku wojny wyszedłem. Ej, co tu koloryzować? Nie wyszedłem, ale uciekłem z zajętego przez czerwonych złodziei Lwowa. Po rozmaitych perypetiach, obszarpaniec, w podartych butach znalazłem się wczesną zimą na bruku Paryża. Coś mnie pchnęło, coś mnie zaniosło w stronę Place de l'Alma, ku pomnikowi Mickiewicza. Samotny patrzyłem długo. Oczy poety są wzniesione w górę, a mnie się zdawało, że idą za mną krok w krok, że widzą mnie i każdego z nas, którzy moglibyśmy powiedzieć: biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy lękliwe nieśli za granicę głowy. Patrzyłem na pomnik, na kij pielgrzymi, który rzeźbiarz francuski wsadził poecie w rękę i nie mogłem wzroku oderwać. Wybaczcie staremu gadule słuchaczki i słuchacze. Oto pragnąłem dzisiaj ściągnąć Mickiewicza z wysokiego cokołu, sprowadzić go na ziemię. Ale to rzecz nie taka łatwa, jakby się zdawało. Mimo woli mówię o pomniku krakowskim i o paryskim, o tym, na którym poeta trzyma w ręce kij pielgrzymi. W istocie Mickiewicz nie rozstawał się z laską, zwyczajną laską, którą podpierał się podczas przechadzek po Paryżu. Choć się bronię przed tą myślą, jednak owa laska jakoś olbrzymieje w mych oczach. Staje się przecież kijem pielgrzymi, wskazującym drogę w ciemnościach, w tym grubym, nieprzeniknionym mroku, jaki was i nas dzisiaj otacza. Mówił Zygmunt Nowakowski z Londynu. Ciąg dalszy jego gawędy za tydzień o tej samej porze. Mówi rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.